Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej przedstawicieli klubu Lewicy. Chcielibyśmy na gorąco, na szybko skomentować to, co się przed chwileczką wydarzyło. Jak wieść niesie, pan prezydent powołał panią profesor Manowską na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo, ten wybór musi budzić duże zaniepokojenie z kilku powodów. Po pierwsze, pan prezydent nie poszedł tropem swoich poprzedników, nie poszedł tropem dobrego zwyczaju konstytucyjnego, dobrego obyczaju demokratycznego i nie wybrał, czy nie mianował na to stanowisko osoby z największą liczbą głosów. Zdecydował się na nieodcięcie pępowiny partyjnej, nieodcięcie związków politycznych i powołał na to stanowisko osobę, która z dosyć mizernym wynikiem otrzymała 25 głosów na zgromadzeniu ogólnym sędziów Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo, pani profesor Manowska, nie ujmując jej całego dorobku naukowego, jednak jest osobą, która musi budzić zastrzeżenia, wątpliwości z uwagi na swoją przeszłość. Przeszłość polityczną, przypominam, że była wiceministrem sprawiedliwości za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale jest także osobą, która kieruje Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, z której kilka miesięcy temu wyciekły dane ponad 50 tysięcy osób. Jako osoba odpowiedzialna, kierująca tą placówką, powinna honorowo podać się do dymisji, a nie ubiegać się o najwyższe konstytucyjne stanowiska w naszym kraju. Sąd Najwyższy musi być wolny od podejrzeń o powiązania polityczne. Sąd Najwyższy nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy ten Pałac Sprawiedliwości jest polityczny, czy jest neutralny. Niestety, pan prezydent Duda nie zdecydował się na powołanie wybitnego prawnika, pana profesora Wróbla, nie zdecydował się na wybranie osoby, która wygrała to głosowanie. To musi budzić smutek, ale to też pokazuje, że nawet na koniec swojej kadencji pan prezydent Duda nie potrafił wybić się na niezależność. Nie pokazał żadnego gestu dobrej woli w kierunku większości, która wybrała wybitnego prawnika, niezwiązanego politycznie z żadnym środowiskiem. Szanowni Państwo, dzisiaj mieliśmy i mamy informację, że Parlament Europejski będzie głosował kolejną rezolucję dotyczącą demokracji i stanu praworządności w Polsce. Zadajmy sobie pytanie, czy mianowanie pani profesor Manowskiej pomoże w wyciszeniu sporu z Unią Europejską, czy wręcz doda argumentów tym, którzy uważają, i słusznie zresztą, że wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej podporządkowany politycznemu interesowi konkretnej frakcji politycznej. To budzi wielkie rozczarowanie, wielki zawód. No niestety, pan prezydent Duda wpisał się w 5-letnią tradycję podlizywania się swojej partii, nie odcinania swoich związków z Prawem i Sprawiedliwością. Pokazał, że jest wiernym synem swojej partii. Dziękuję. Szanowni Państwo, wybór pani profesor Manowskiej to ostateczny dowód na to, że pan prezydent Duda, tak jak przez 5 lat, tak u schyłku swojej kadencji, nie jest politykiem samodzielnym. Miał możliwość chociaż przez moment pokazać, że posłucha zdrowego rozsądku, posłucha opinii większości ze Zgromadzenia Sądu Najwyższego i dokona tego właściwego wyboru. Okazuje się, że pan prezydent Duda jest cały czas uwikłany w animozję w Zjednoczonej Prawicy. W zeszłym tygodniu z panem posłem Śmiszkiem komentowaliśmy powrót pana prezesa Kurskiego do zarządu telewizji publicznej. Dzisiaj po kilku dniach okazuje się, że druga zaufana osoba pana ministra Ziobry otrzymuje bardzo ważną funkcję, konstytucyjną funkcję publiczną. To pokazuje, że decyzje, które dotyczą instytucji publicznych, państwowych, które powinny być niepodważalne, nieskazitelne, zapadają przy ulicy Nowogrodzkiej z udziałem pana posła Kaczyńskiego.
chcemy powiedzieć bardzo wyraźnie, że w momencie, kiedy zostanie wybrany nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ten wybór będzie kwestionowany, dlatego że ten wybór najprawdopodobniej został dokonany niezgodnie z zasadami wewnętrznymi, regulaminowymi w Sądzie Najwyższym. Pani profesor Manowska dostała tylko 25 głosów z 95 głosów wszystkich sędziów. Pan profesor Wróbel, który otrzymał 50 głosów, to jest ta większość, która predysponuje go do pełnienia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No ale nic dziwnego, skoro przez 5 lat prezydent Duda służalczo wykonywał wszystkie polecenia pana posła Kaczyńskiego, pod koniec kadencji również taką decyzję musiał podjąć. Dodać również do tego należy, że pan profesor Wróbel to jedyny przedstawiciel z tej całej piątki, który nie był wybrany przez neo-KRS. To neo-KRS, które jest kwestionowane przez wszystkie instytucje unijne. Więc jeżeli ktokolwiek myślał i ktokolwiek przypuszczał, że starcie między Unią Europejską, Komisją Europejską, a rządem Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wyłagodzone, zostanie wytłumione, nic bardziej mylnego. Znowu zacznie się dyskusja na forum Unii Europejskiej o stan praworządności w naszym kraju, tylko dlatego, że pan prezydent Andrzej Duda nie jest politykiem samodzielnym. Dziękuję bardzo.